Zadanie 16 z informatora zadanie za 3 punkty. Dany jest wielomian W od x równa się 3x do potęgi trzeciej plus mx do kwadratu plus 3x minus 2, gdzie m jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że ten wielomian można zapisać w postaci iloczynowej W od x równa się x plus 2 razy Q od x, gdzie Q od x jest trójmianem kwadratowym. Wyznacz wielomian Q od x oraz oblicz wszystkie pierwiastki rzeczywiste wielomianu W od x. Zaczniemy od tej informacji, z tego, że w od x równa się x plus 2 razy q od x, to znaczy to dokładnie to samo, że wielomian w od x jest podzielny przez dwumian x plus 2, czyli przez ten. Ten wielomian musi się podzielić przez ten, a to jest równoznaczne z tym, że liczba minus 2, czyli ta tutaj z nawiasu, ale ze zmienionym znakiem, jest pierwiastkiem wielomianu w, a skoro liczba minus 2 jest pierwiastkiem, to znaczy, że w od minus dwójki będzie równe 0 w od minus 2, czyli zamiast x, jeśli sobie wstawimy minus dwójkę, to z tego musimy dostać 0. W takim razie bierzemy sobie ten nasz wielomian, ten tutaj, i obliczamy to w od minus 2. w od minus 2 to znaczy, że wszędzie w miejsce x, czyli tutaj, tutaj i tutaj wstawiamy tą liczbę minus 2 i będzie tak 3 pomnożone. Tu było takie niewidoczne mnożenie x do potęgi trzeciej zamieniamy na minus 2 do potęgi trzeciej. Pamiętamy, żeby liczby ujemne koniecznie dawać w nawiasie. Potem ma być m pomnożone razy x do kwadratu, czyli to będzie m pomnożone razy minus 2 podniesiona do kwadratu. Potem 3 pomnożone razy x to jest 3 pomnożone razy minus 2 i minus 2 na koniec. No i z tego wszystkiego wiadomo, że musi nam wyjść 0, więc dajemy, że tutaj to się równa 0. No i obliczamy sobie najpierw potęgowanie minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 2 razy minus 2 i razy minus 2 z tego wyjdzie minus 8 i mamy pomnożyć trójkę razy to, co z tego potęgowania wychodzi, czyli 3 razy minus 8 to jest minus 24. Z tego potęgowania minus 2 do potęgi drugiej dostaniemy 4, więc tutaj będzie m razy 4, czyli na plusie 4m to będzie. Tutaj 3 pomnożone razy minus 2 to jest minus 6 i jeszcze minus 2. A to wszystko ma się równać 0. Teraz 4M sobie zostawię, a całą resztę poprzenoszę na drugą stronę. Tutaj znaki się będą zmieniały, więc będą same plusy, będzie dodatnie 24, będzie dodatnie 6 i będzie dodatnie 2. Zatem 4M będzie się równało 32 po dodaniu tego, i zostaje mi jeszcze podzielenie przez 4, z tego dostaję, że m będzie równe 8, i to jest pierwszy etap naszego zadania. W takim razie ten wyjściowy wielomian W od X, który wyglądał tak. Teraz jeśli zamienimy tą literę M na ósemkę, bo to już wiemy, to ten wielomian będzie wyglądał teraz tak. Czyli mamy taki wielomian i wiemy, że ten wielomian można go zapisać jako takie wyrażenie x plus 2 razy q od x, przy czym to jest trójmian kwadratowy, to mieliśmy podane w treści zadania. No a skoro tak, skoro mamy taką równość, to z tej równości wynika to, że ten wielomian w od x możemy sobie podzielić przez ten wielomian x plus 2. I z tego dzielenia wyjdzie nam ten trójmian kwadratowy q od x. No to obliczamy ten trójmian kwadratowy q od x z tego właśnie dzielenia. Bierzemy sobie wielomian w od x, on wygląda tak i dzielimy go przez x plus 2. Dzielimy sposobem pisemnym na początek 3x do potęgi trzeciej dzielimy przez x, z tego wychodzi 3x do kwadratu, wpisujemy to tutaj u góry. I te 3x do kwadratu mnożymy i zmieniamy znaki. Mnożymy najpierw 3x do kwadratu razy x, z tego wyjdzie 3x do potęgi trzeciej. A po zmianie znaku to będzie ujemne 3x do potęgi trzeciej. I mnożymy jeszcze te 3x do kwadratu razy dodatnią dwójkę. Z tego wyjdzie dodatnie 6x do kwadratu. A ja to zmieniam na ujemne 6x do kwadratu. Tutaj mogę sobie teraz od góry do dołu pododawać. Z tego nie wychodzi mi nic, a z tego mi wychodzi 2x kwadrat. I jak już pododawałem, to teraz spadnie mi na dół to 3x i ponownie dzielę ten pierwszy wyraz 2x do kwadratu dzielę przez x, a z tego mi wychodzi 2x. 2x mnożę najpierw razy x, a wychodzi mi z tego dodatnie 2x kwadrat, ale ja znak zmieniam na ujemne 2x kwadrat i mnożę jeszcze 2x razy dodatnią dwójkę, wyszłoby z tego dodatnie 4x, ale ja to zmieniam na ujemne 4x. Podkreślam i dodaję od góry do dołu, z tego tutaj nie ma nic, a 3x i minus 4x to jest na minusie 1x i teraz spadnie mi jeszcze dwójka na dół i mam takie wyrażenie, pierwszego ujemnego x dzielę przez x, z tego wychodzi minus 1 i tą minus jedynkę mnożę razy x, to jest minus x, po zmianie znaku to jest plus x, ujemną jedynkę mnożę razy dodatnią dwójkę, wychodzi z tego minus 2, ale ja znak zmieniam na dodatnie 2. No i z tego dodawania tutaj nie wychodzi już nic, zatem mamy wynik, to jest nasz wielomian Q od X. I tu się kończy druga część zadania, bo mieliśmy obliczyć jaki ten wielomian Q od X jest. Zostaje nam jeszcze policzenie wszystkich pierwiastków tego wielomianu W od X, a wielomian W od X teraz możemy sobie z tego dzielenia, możemy zapisać, że on jest równy W od X to jest iloczyn tego przez co żeśmy dzielili, czyli tego x plus 2, to jest tak jak tutaj. Najpierw x plus 2, a potem jeszcze q od x, q od x, czyli to. A żeby znaleźć pierwiastki wielomianu, to przyrównujemy sobie cały ten wielomian do 0. To się musi równać 0, a 0 będzie równe wtedy, gdy albo ten pierwszy nawias będzie równy 0, lub ten drugi nawias będzie równy 0. Tutaj jest bardzo mało liczenia. Przerzucamy tylko dwójkę na drugą stronę i mamy wynik, że x równa się minus 2. No a w tej drugiej części to już mamy trójmian kwadratowy, i to sobie musimy załatwić deltą. Opisujemy współczynniki, że a jest równe 3, b jest równe 2 i c jest równe minus 1 i liczymy delta. Delta to jest b do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, potem odjąć 4 pomnożone razy a, czyli razy 3, i pomnożone jeszcze razy c, czyli razy minus 1. 2 do kwadratu to jest 4. Z tych mnożeń będzie na pewno wynik dodatni, bo tu mamy minusa i tu mamy minusa, czyli jest plus. 4 razy 3 i razy 1 to jest 12. A z tego nam wychodzi fajna delta 16, ponieważ pierwiastek z takiej delty to będzie 4. No i wtedy można już liczyć w x1 i x2. x1 to jest minus b, czyli b ze zmienionym znakiem to będzie minus 2, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 4, podzielone przez 2 razy A, czyli 2 pomnożone razy 3. U góry wychodzi minus 6, na dole wychodzi 6 i po podzieleniu to jest minus 1. I to jest kolejny pierwiastek. Zostaje nam jeszcze x2. Tutaj bierzemy minus b, czyli minus dwójkę. Do tego dodajemy teraz pierwiastek z delty, czyli dodajemy 4. Dzielimy przez 2 razy a, czyli przez 2 razy 3. U góry wychodzi dodatnia dwójka, na dole wychodzi szóstka. Po skróceniu to będzie 1 trzecia. Czyli możemy podsumować nasze zadanie. Pierwiastki wielomianu w od x to ta minus dwójka to był pierwszy pierwiastek, ta minus jedynka to był drugi pierwiastek, i ostatnim pierwiastkiem jest liczba 1 trzecia. Koniec zadania. I to już wszystko w tym odcinku. Maturzystom polecam mój kurs maturalny. Natomiast wszystkich zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.